Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych jak badania operacyjne, matematyka, statystyka, ekonometria, mikro, makro, finanse, różne inne przedmioty. Całość oferty możecie znaleźć na www.zadaniaprojekty.pl, a dzisiaj Wam chciałam pokazać, jak ręcznie wykonujemy obliczenie, dokładnie działanie algebraiczne. Dokładnie z algebry mnożenie macierzy. Po pierwsze musimy na pewno pamiętać o tym, żeby przemnożyć macierz A razy macierz B, to muszą się zgadzać wymiary wewnętrzne, czyli tutaj liczba kolumn musi być zgodna z liczbą wierszy drugiej macierzy, czyli jeżeli mam dwa wiersze na trzy kolumny, to muszę mieć tyle samo wierszy w drugiej kolumnie, co tutaj było kolumn, czy w drugiej macierzy. I tutaj kolumn mamy dwie, dlatego tu jest zapis 3 wiersze na dwie kolumny i taki zapis. Żeby dokonać faktycznie przemnożenia ze sobą tych dwóch macierzy, czyli zapiszmy sobie, że to jest A razy B i najlepiej przepiszmy 1, 2, 3, 0, 2, 1 razy 1, 0, minus 1, 0, 1, 2. Musimy wiedzieć, co nam powstanie. Jeżeli trójka z trójką są zgodne, czyli może dojść do mnożenia macierzy, to wynik końcowy będzie miał wymiary te zewnętrzne. Te muszą się zgadzać, a zewnętrzne będą dawały nam wymiar tego, co nam wyjdzie. A więc ja sobie poszerzę tutaj i będziemy mieć macierz 2 na 2, jak widzicie. I teraz tak, będą do policzenia cztery liczby, bo to jest 2 na 2, czyli będą dwa wiersze i dwie kolumny, czyli cztery miejsca do policzenia. I pierwsze obliczenie to jest 1. Aha, i zawsze w mnożeniu macierzy mnożymy wiersze razy kolumny. A więc pierwszy wiersz, jak przemnożę z pierwszą kolumnę, to mam wyraz o pierwszym wierszu pierwszej kolumnie. Czyli mam 1 razy 1 plus 2 razy 0 plus 3 minus 1. Czyli tu była 1, tu było 0, a tu jest minus 3, czyli mam minus 2. Jeżeli teraz chcę policzyć ten wyraz, który jest w tym dokładnie miejscu, muszę przemnożyć odpowiednio pierwszy wiersz z drugą kolumną, bo tu się znajduje ten wyraz, w pierwszym wierszu, a w drugiej kolumnie. Czyli 1 razy 0 plus 2 razy 1 plus 3 razy 2. Czyli tu mam 0 plus 2, czyli jest 2, plus 6, czyli jest 8. Jeżeli gdziekolwiek się pomylę, no to bierzcie to po prostu pod uwagę, ale najważniejsze jest pokazać Wam sens tego zadania, jak wykonywać mnożenie macierzy. Jeżeli teraz chcę ustalić, jakie są punkty, jaka jest wartość przemnożenia macierzy A razy B dokładnie w tym miejscu, to muszę patrzeć, że to jest miejsce o drugim wierszu i pierwszej kolumnie, czyli mnożę drugi wiersz z pierwszą kolumną, czyli 0 razy 1 plus 2 razy 0 plus 1 razy minus 1. Jeżeli tu mam 0, z tego mam 0 i z tego mam minus 1, to wynikiem dodawania jest 1. Na minusie. Jeżeli ten wyraz, jak widzicie, jest w polu drugi wiersz, druga kolumna, to mnożę drugi wiersz razy drugą kolumnę, czyli 0 razy 0 plus 2 razy 1 plus 1 razy 2. Czyli widzicie, przenosimy się tutaj w prawo, a tutaj przenosimy się ciągle w dół. Tak najłatwiej jest to zapamiętać wzrokowo. Czyli mam 0 plus 2 plus 2, czyli to jest suma 4. To, co tutaj otrzymaliśmy, jest to wynik przemnożenia macierzy A razy B o odpowiednich wymiarach. Co mówiłam, tutaj te elementy wewnętrzne muszą być zgodne, czyli takie same, a wymiary zewnętrzne dają nam wynik. Nie zawsze wynikiem przemnożenia jest oczywiście macierz kwadratowa, tak jak tu widzicie, rzędu drugiego. Może być to dowolna macierz, ale ważne, żeby te elementy wewnętrzne przy mnożeniu się zgadzały, czyli możemy powiedzieć generalnie, że nie zawsze jest tak, że wynik przemnożenia
A razy B nie jest taki sam jak B razy A. Nie zawsze to zachodzi. Musicie o tym pamiętać, bo nie zawsze można przemnożyć ze sobą macierze. Tu nie ma tej przemienności jak w matematyce tej takiej naszej klasycznej. Więc ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło mnożenia macierzy, gdy mamy macierze powiedzmy niekwadratowe, zwykłe, typowe, jakiekolwiek by to nie były. Jeżeli macie problem ze swoimi zadaniami, jak najbardziej możecie od razu pisać do mnie na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Tam załączajcie swoje zadania, a gdy będę miała tylko możliwość, to na pewno do Was odpiszę. Jeżeli chcecie, to ja po prostu Wam to rozwiążę. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, subskrypcji tego filmu. Oglądajcie inne filmy, nawet są takie też związane z macierzami w Excelu. Korzystajcie z całej tej wiedzy, udostępniajcie filmy znajomym, rozwiązujcie sami jak najwięcej zadań, bo tylko to Wam będzie gwarantowało zaliczenie. Także ja życzę Wam